Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku omówimy sobie strukturę projektu. Zapraszam do łapkowania, subskrypcji, a my lecimy z tematem. Jak widzicie, mam odpalony Visual Studio Code. Tutaj mamy nasz kurs, który zainstalowałem w poprzedniej lekcji. Gdybym nie odpalił npm run develop, to nie mielibyśmy dwóch folderów, cache oraz public. Więc na razie sobie je pomińmy i porozmawiajmy o tym, jakie foldery znajdują się na start. Zwykle są one dwa. Pierwszy z nich to moduły naszego npm-a, czyli jeżeli odpalicie samą komendę npm init, to stworzy Wam się taki folder no modules i tam są wszystkie właśnie moduły npm-a. Drugi folder to folder src i w tym folderze będzie powstawał cały nasz projekt. Będziemy tam umieszczać komponenty, zdjęcia, style, wszystko czego potrzebujemy. Aktualnie w tym folderze znajdują się dwa foldery, images oraz pages. Folder images to zwykły folder, w którym są zdjęcia. Możecie zmienić jego nazwę, zmienić jego położenie lub po prostu usunąć. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ folder pages jest bardzo ważny. Zapewniam Wam tworzenie nowych podstron w bardzo banalny sposób. Stworzenie pliku z komponentem w tym folderze daje Wam po prostu nową podstronę. Oczywiście przeanalizujemy to w przyszłych odcinkach. Na ten moment widzicie tam dwa pliki. Index.js, czyli stronę główną, oraz 404, czyli stronę błędu. Tą stronę zobaczycie, kiedy w pasku adresu ktoś wpisze niepoprawną ścieżkę lub ścieżkę, która nie istnieje. Jak to sprawdzić? Odpalacie przeglądarkę, wchodzicie na nasz localhost, gdzie mamy odpalony podgląd naszej strony. Wpisujecie tutaj na przykład stronę books. Wyrzuci Wam błąd, że takiego roota nie ma, natomiast bardzo ważna rzecz, żeby zobaczyć podgląd tej naszej strony 404, bo w tym momencie wiecie, my dostajemy błąd, abyśmy wiedzieli, co możemy naprawić. Natomiast kiedy cała ta strona zostanie wydeployowana na hosting, no to już ta wiadomość nam się nie pojawi. Nam pojawi się jako zwykłemu użytkownikowi ta strona. No i jak widzicie, możemy tutaj to sprawdzić. Tutaj mamy page not found. Jak widzicie, tutaj jest not found. Tylko ciekawe, czego nie mam. A, sorry, tutaj jest page not found. No i następnie sorry i ten napis. Zobaczmy tutaj i jak widzicie, mamy to. Tutaj od razu mamy link go home i przenosi nas do strony głównej naszego projektu. Wracając do struktury całego naszego projektu, to pliki w głównym folderze, czyli tutaj w Gatsby kurs, jest to gitignore i jeżeli ktoś już korzystał z gita, to wie co to jest. Generalnie jest to folder, w którym wpisujemy pliki, których nie chcemy wypychać na nasze repozytorium. Następnie jest to Gatsby config. Ten plik działa w ten sposób, że każdy plugin, jaki zainstalujecie do waszego projektu, powinien być uwzględniony właśnie tutaj. Tutaj też ustawiacie opcje dla swoich pluginów. Ogólnie można powiedzieć, jest to bardzo ważny plik, ponieważ tutaj jeżeli będziemy instalować na przykład Style Components, no to tutaj musimy to uwzględnić, czyli Style Components. Nie będę tego pisał do końca, ponieważ jeszcze go nie zainstalowaliśmy. Natomiast kiedy to Style Components miałoby jakieś opcje, typu na przykład, nie wiem, koloruj zawsze coś na czerwono, no to tutaj musimy to ustawić. Tak samo tutaj kiedyś w przyszłości będziemy ustawiać SEO dla naszej strony lub inne fajne, ciekawe rzeczy. Kolejny plik to licencja, no i tutaj nie będę się rozwodził, nie ma co dużo o tym mówić, jest to po prostu licencja. Następnie mamy dwa pliki, package.log.json i package.json. No i tutaj, jeżeli ktoś z Was używał kiedykolwiek npm-a, to wie co to jest. Tutaj są zapisane informacje o naszych pluginach, które używamy oraz na przykład o naszym projekcie. I ostatni plik to readme, on jest zwykle generowany przez Gatsby'ego, natomiast my możemy sobie go zmienić pod nas. Jeżeli ktoś z Was nie wie co to jest readme, no to jest to plik, który... Kiedy przesyłacie Wasz kod na repozytorium, no to fajnie byłoby to jakoś opisać. No i właśnie opisujemy to plikiem readme. Jak to wygląda w praktyce? Już Wam pokazuję. W praktyce wygląda to mniej więcej w taki sposób, czyli jeżeli Gatsby wygeneruje nam standardowy plik readme, to może on wyglądać mniej więcej tak. Czyli po prostu tutaj macie informacje, jak Wasz projekt włączyć, jak stworzyć. Generalnie o to chodzi. To akurat nie jest to, co tutaj, natomiast możecie mi zaufać, że wygląda to mniej więcej w ten sposób. Teraz powiemy sobie o dwóch rzeczach, które zostały stworzone po wpisaniu komendy npm run develop. Cache. No i cache to cache. Myślę, że wiecie o co chodzi i nie mam za bardzo co tłumaczyć. Natomiast drugi folder to public. No i czym jest ten public? Cały zamysł działania Gatsby'ego wygląda w ten sposób, że tworzycie sobie jakieś komponenty, tworzycie ten projekt, a następnie wpisujecie komendę npm run build. I ta komenda ze wszystkiego co napisaliście tworzy Wam strony statyczne. Czyli tworzy Wam kilkadziesiąt plików lub kilkaset plików, dzięki których Wasza strona zadziała. No i te wszystkie pliki stworzone są właśnie w folderze public. Następnie ten folder, czyli folder public, przesyłamy na przykład na hosting. Dlaczego w momencie, kiedy mamy podgląd, to się zrobiło? No właśnie po to, że ten podgląd także działa dzięki temu, że stworzyliśmy sobie te wszystkie podstrony, te wszystkie widoki i właśnie z tego folderu public nasz podgląd może zaczerpać informacje. Tyle w tym odcinku, w kolejnym pokażę Wam, jakie struktury będziemy używać tak przykładowo w tym projekcie. Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach, trzymajcie się, cześć!